dniu dzisiejszym w Zespole Szkół nr 2 imienia księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie odbywa się koncert, na którym będą zbierane datki na rzecz rehabilitacji naszego ucznia Daniela Szysiaka, poszkodowanego w wypadku w wakacje w tym roku szkolnym. Koncert jest organizowany wspólnie z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Stowarzyszeniem Niech się Serce Obudzi. Jest to nasza wspólna inicjatywa i poprzez ten koncert chcemy wspomóc rehabilitację naszego ucznia. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym koncercie charytatywnym. Mam dzisiaj taką przyjemność rozpocząć, otworzyć ten koncert. Daniela znam już sporo czasu, przyjaźnimy się właściwie od gimnazjum. I Daniel jest, właściwie każdy, kto zna Daniela, może powiedzieć, że jest naprawdę wspaniałą, ciepłą osobą, jest niesamowicie uczynny, pomocny, jest również aktywnym działaczem w naszym szkolnym samorządzie, jest również współorganizatorem wielu imprez szkolnych. Także no, myślę, że Daniel po prostu jest jedną z takich osób, którym właściwie nie tyle co warto pomóc, ale trzeba pomóc. Ja chciałabym przede wszystkim podkreślić fakt, że do koncertu doszło z inicjatywy młodzieży z klasy Daniela. Przybyła do nas ekipa z prośbą o wspomożenie tej akcji. No a nam się ten pomysł bardzo spodobał przede wszystkim właśnie z tego powodu, że ta działalność charytatywna oraz dar serca, jaki możemy dać temu właśnie poszkodowanemu chłopcu, jest dla nas naprawdę ogromną wartością. I włączyliśmy właśnie całe społeczności tych trzech instytucji, organizacji, o których pani dyrektor wspomniała. Jesteśmy nauczycielami Młodzieżowego Domu Kultury Powiatowego i akurat na moje zajęcia muzyczne chodzi uczennica z klasy Daniela, która zaproponowała nam taką działalność. I zaproponowałam również występ w tym koncercie młodzieży nie tylko z tego liceum, ale również wszystkim moim wychowankom. To są wychowankowie, którzy chodzą do liceum w Lublinie, do konkurencyjnego liceum
w Lubartowie, drugiego, tak. I zobaczymy, co to będzie, bo my same nie jesteśmy w stanie z panią Ulą ogarnąć, bo zapał młodzieży nas niesamowicie zadziwił i wzmocnił troszeczkę. Powstał zespół muzyczny, który na koniec wystąpi, zespół, który ćwiczy, pani Ula ćwiczyła ten zespół w piątek, w moim domu został wyćwiczone następne kawałki i dzisiaj zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Także oprócz tych śpiewających dzieci, śpiewającej młodzieży, przepraszam bardzo, wystąpi również grupa taneczna z naszego Domu Kultury. Cztery grupy taneczne. Cztery grupy taneczne. Pracujące pod opieką aż dwóch instruktorek, czyli pani Elizy Maruszak i Jolanty Grabowskiej. Będzie i breakdance, i taniec hip-hopowy, i taniec Broadway. I jeszcze dodatkowo poprowadzi to wszystko grupa teatralna. No, bardzo dumni z tego, że młodzież nam tak pięknie stara się wspomóc tą cenną ideę, która no, gdzieś nam w naszych sercach też jest, żeby swoim talentem pomagać. Chcemy ich tego też uczyć, że warto się dzielić swoim talentem, że w dzisiejszych takich komercyjnych czasach należy czasami zastanowić się, czy nie warto swoim czasem posłużyć komuś innemu, a jak ostatnio właśnie przeczytałam, dobro, które dajemy innym ludziom, powraca do nas zawsze w trójnasób. Także liczymy też, że to nam się po prostu opłaci w życiu. Gwarantujemy również no, dość wysoki poziom koncertu. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy przyjdą oglądać, bardzo się występy spodobają i mam nadzieję, że nazbieramy dużo pieniążków. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o weszlajnie. Dopóki jestem.
To jest wielkie wzruszenie, naprawdę. Wiesz, Karolina nie jest przyzwyczajona do śpiewania z panią Grażyną. Chciałabym jeszcze dodać, że oprócz oczywiście artystów zaangażował się bardzo w tę akcję Szkolny Klub Wolontariusza i tu stoi opiekun tego klubu, pani Edyta. Może parę słów. Tutaj pani dyrektor powiedziała, że to Szkolny Klub Wolontariusza, to tak naprawdę jest samorząd uczniowski i wolontariusze z klasy trzeciej Daniela i klas drugich, przyjaciele Daniela. Jest to 31 osób, garstka taka bardzo chętnie działająca, którą naprawdę trzeba docenić, bardzo im podziękować i z całego serca to czynię. Thank you.
nie ma. Wypijesz tu wszystko do dna, parzę dziś, jak co dnia. Jesteśmy szalenie dumni przede wszystkim z młodzieży lubartowskiej. Naprawdę jesteśmy po prostu porażeni tym, że młodzież sama potrafi taką inicjatywę wykazać i szuka tylko pomocy w osobach starszych, w osobach pedagogów. Także naprawdę wielkie podziękowania dla młodzieży lubartowskiej. Ja jeszcze chcę podkreślić, że Daniel jest członkiem samorządu uczniowskiego naszej szkoły i również w tą akcję zaangażował się bardzo samorząd uczniowski. I ten koncert jak gdyby jest już ostatnim z elementów podsumowujących wszystkie akcje na rzecz Daniela, bo początkowo myśmy tutaj we własnej szkole tylko czynili różne akcje, które no również spowodowały, że wspomogliśmy finansowo jego rehabilitację, więc tutaj również nasz samorząd uczniowski zasługuje na podkreślenie, bo oni właśnie dla swojego kolegi kwestują, robią wiele akcji i to jest po prostu nasza chluba, powód do dumy dla nas wszystkich. Jest nieobecna jeszcze prezes, też chyba musimy wspomnieć, prezes Stowarzyszenia Niech się Serce Obudzi, które no, tutaj też w znacznym stopniu jakby przyczyniło się do tego, że te środki zostały pozyskane, no przede wszystkim to oni mogli wystąpić o zgodę na kwestowanie, także pani Justyny nie ma, ale myślę, że to słowo uznania dla stowarzyszenia jej się tu jak najbardziej należy i podziękowania. Ja jeszcze dodam, że my początkowo wszystkie te akcje organizowaliśmy tutaj tylko w szkole, ale w pewnym momencie pojawiła się u nas pani Justyna i zaproponowała nam współpracę i rozszerzenie jak gdyby tej akcji, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, ta kwesta, która była czyniona tydzień temu właśnie jest z powodu tego, że stowarzyszenie włączyło się i jest to dzięki nim właśnie możliwe. I również tutaj wielkie podziękowania należą się również stowarzyszeniu. Yeah.
Stowarzyszenie włączyło się w akcję, którą organizuje Liceum Ogólnokształcące, dlatego że zostaliśmy poproszeni o wsparcie. Ale cały splendor i cała zasługa i cała chwała bezapelacyjnie należy się uczniom liceum, bo oni pokazali taką klasę i to, co to tak naprawdę jest przyjaźń, bo my wszyscy dorośli właściwie możemy się od nich uczyć, jak stanąć za przyjacielem i jak być dla niego wsparciem w trudnych chwilach. Ja jestem pełna podziwu dla tych młodych ludzi i oni właściwie uczą nas wszystkich szacunku do życia. Dla mnie to jest coś pięknego. A my to taka iskierka w tym wszystkim, naprawdę. Oni są cudowni, ale to też jest tak, że młodzież czerpie skądś wzory i tutaj też wielki szacunek i dla dyrekcji, która za każdym razem na każde ich pomysły odpowiadała zgodą i oczywiście sama się włączała we wszystko. I wielkie ukłony dla Młodzieżowego Domu Kultury, który dzisiaj zrobił fenomenalny koncert. Są tym świetni. To jest fajne, że ludzie się tak jednoczą w obliczu jednego celu. Dla mnie to jest tylko powód do satysfakcji, że mogę też w czymś takim odrobinkę uczestniczyć. Ja i stowarzyszenie.